Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak złożyć serwetkę w taką oto prostą choinkę. Sam raz na wigilijny stół. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej choinki, wiadomo, będziemy potrzebowali klasycznej serwetki, która jest złożona po prostu w ten sposób na cztery części. I tak jest oryginalnie zapakowana, takie wyjmuje się z opakowania. I teraz, żeby zrobić choinkę, to po prostu odginamy jedną część, aby uzyskać taki oto paseczek. Następnie musimy sobie wyznaczyć połowę tego oto odcinka. Do tego celu przykładamy tą oto krawędź, do tej tutaj krawędzi na dole i zaznaczamy sobie punkt, który byłby połową tego odcinka. Czyli zaginamy sobie tylko tutaj, nie trzeba po całej długości. Odginamy i jak widzicie, tutaj w tym oto miejscu jest linia zgięcia, którą zagięliśmy. Teraz można z powrotem sobie odwrócić w tą oto stronę. Musimy zrobić zgięcie, które będzie zaczynało się tutaj w tym punkcie, który przed chwilą zagięliśmy, czyli między tą linią a tą górną krawędzią, a tym oto punktem. Czyli gdzie rozkładaliśmy naszą serwetkę z połowy. Było tak i tutaj ta linia, ten punkt, czyli pomiędzy tym a tym punktem zaginamy. Następnie z drugiej strony będziemy musieli zrobić taki sam sposób, czyli pomiędzy tym punktem zaginamy również naszą serwetkę. Tego odcinka nie musimy wcale odginać. Następnie zaginamy ten oto element w taki sposób, aby nie wystawał poza tą krawędź. Może to być na przykład taki sposób, że przykładamy tą krawędź do tej krawędzi, ale nie musi. Chodzi o to, aby po prostu nie wystawał poza obrys tutaj naszej choinki. Następnie przekręcamy sobie w ten oto sposób naszą choinkę i używając tego zgięcia odginamy z powrotem. Teraz musimy ten element pociągnąć w prawą stronę w taki oto sposób, aby ta część, która jest tutaj pod spodem, czyli ten element, miał taką samą długość jak ten element, który wystaje tutaj poza tą krawędź. Oczywiście tak na oko mniej więcej. Uważamy, że ten odcinek i ten ma taką samą długość, więc po prostu zaginamy to w ten sposób. Następnie unosimy ten element do góry w taki sposób, aby ten oto tak jakby trójkącik rozpłaszczyć. Czyli przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. I zaginamy. Jak widzicie, tak to wygląda. I teraz na górze musimy zrobić tak samo. Pozwolę sobie przekręcić w ten sposób i wystarczy właśnie w taki oto sposób unieść ten element i rozpłaszczyć tutaj na górze. No i gdy to zrobimy, po prostu delikatnie odwracamy na drugą stronę i nasza piękna choinka jest gotowa. A jeżeli chcemy się nią powycierać, wystarczy, że chwycimy tutaj za dolną część, zrobimy tak i serwetka jest rozłożona. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.